Moje imię to Emilka i kiedyś miałam normalne życie. Urodziłam się w ciepłym domu, otoczona miłością i troską moich rodziców, Anny i Piotra. Dzieciństwo było dla mnie pełne radości i niewinności. Spędzaliśmy razem mnóstwo czasu, bawiąc się, odkrywając tajemnice okolicznych lasów i słuchając opowieści przed snem. Każdy dzień był pełen niespodzianek, a każda noc to spokojny sen pod opieką troskliwych rodziców. Ale pewnego dnia, gdy miałam 10 lat, wszystko nagle się zmieniło. Wracając ze szkoły, dostrzegłam przed naszym domem policyjne samochody. To był widok, który odbił się echem w moim sercu. Mój puls nagle przyspieszył, a ręce stały się zimne. Podeszłam do wejścia i zobaczyłam ciotkę Elizę. Jej wzrok był pełen smutku i zrozumienia. Wiedziałam, że coś się stało. Usiadłam na krawężniku, przytulając do siebie swoje kolana. Byłam sparaliżowana strachem, gdy oficer policji zbliżył się do mnie. Jesteś Emilka? Zapytał, jego głos pełen współczucia. Kiwnęłam głową, a moje usta nie były w stanie wydobyć z siebie słowa. To bardzo trudne słowa do wypowiedzenia, kontynuował oficer, oczy pełne współczucia, twoi rodzice mieli wypadek samochodowy. Niestety, zginęli na miejscu. Patrzyłam na niego, jakby to wszystko było nieprawdopodobnym snem. Moje ciotka płakała, a jego słowa były jak mroźny wiatr przeszywający moje wnętrze. Wiedziałam, że to nie żart. To nie była scena z filmu, to była moja dziewczynka, której rodzice właśnie zabrała śmierć. Musi być jakiś błąd, szeptem wydusiłam te słowa, jakby to mogło odwrócić bieg wydarzeń. Ale głosy wewnętrzne i zrozpaczona mina oficera mówiły mi co innego. Była to rzeczywistość, z którą musiałam stawić czoła. Spojrzałam na swoją ciotkę. Jej oczy, zwykle pełne radości i wsparcia, teraz wydawały się być pełne łez i żalu. To wtedy do mnie dotarło, nic już nie będzie takie jak wcześniej. Moje serce krwawiło, a myśli płynęły bezładnie w chaosie. Mama i tata, nigdy więcej nie usłyszę ich głosów ani nie poczuję ich ciepłych objęć. Moje dzieciństwo nagle zniknęło, zostawiając mnie z niewyobrażalnym żalem i pustką. I tak zaczęła się moja historia od chwili, gdy normalne życie wywróciło się do góry nogami. Dla mnie kolejne dni były jak długa i smutna podróż przez nieznane tereny. Po pogrzebie rodziców przyszło porozumienie z tym nowym, brutalnym faktem. Zostałam sama ze swoją ciotką Elizą. To ona stała się moim jedynym punktem odniesienia w tej chwili, która przypominała mi, że nie jestem całkowicie osierocona. Wspólnie zamieszkałyśmy w domu, w którym spędzałam letnie wakacje. Jednak ten raz nie było to już wakacyjne, przyjazne miejsce. To stało się moim schronieniem, moją przystanią, ale jednocześnie zawsze wypełnionym nieuchronnym smutkiem. Pogrzeb rodziców nadszedł szybciej, niż mogłam sobie wyobrazić. Stałam na cmentarzu, wśród smutnych twarzy krewnych i przyjaciół, obserwując, jak trumny spuszczane są do ziemi. Nie chciałam wierzyć, że to się dzieje naprawdę. Że mama i tata już nigdy więcej nie wrócą, że nigdy więcej nie usłyszę ich głosów. Wzruszenia i wspomnienia wracały, jedno za drugim, za każdym razem, kiedy opadała kolejna garść ziemi na ich trumnach. Po pogrzebie wróciłyśmy do domu, który stał się znakiem przemijania. Wspólnie usiadłyśmy na kanapie, a Eliza objęła mnie ramieniem. Emilko, wiem, że to dla ciebie bardzo trudny czas, zaczęła cicho mówić, ale musimy sobie poradzić. Będziemy razem, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyś miała dobre życie. Jej słowa brzmiały tak pocieszająco, ale wiedziałam, że świat stał przed nami z nowym obliczem. Były długie godziny rozmów, w których opowiadała mi o przyszłości, o tym, jak razem stworzymy nową rodzinę. To było jakby światełko nadziei w ciemności, które zaczęło się rozpraszać. Niestety, nadzieja szybko zaczęła blaknąć. Po pogrzebie minęły dni, w których czułam się, jakby świat trwał w zawieszeniu. A potem, jednego wieczora, ciotka Eliza zaprosiła mnie do kuchni na poważną rozmowę. Emilko, musisz wiedzieć, zaczęła, zmiękczając swoje słowa, sytuacja jest trudniejsza, niż myślałam. Finanse są coraz bardziej skomplikowane. Wszystko się komplikuje. Nie jestem w stanie zapewnić ci takiego życia, jakie byś zasługiwała.
Słuchałam z zapartym tchem, a serce zaczęło mi mocniej bić. Nie mogłam wierzyć w to, co słyszałam. To był kolejny cios, który spadał na mnie z nieba. Straciłam właśnie rodziców, a teraz miałam stracić także swoje ostatnie połączenie z przeszłością. Ciotka Eliza wyznała, że będzie musiała oddać mnie do domu dziecka. To zdanie uderzyło we mnie mocniej niż jakiekolwiek inne. Odtrącona przez los, znów pozbawiona oparcia. Straciłam swoje miejsce, które miałam nadzieję stworzyć razem z ciotką. Teraz przyszło mi stawić czoło jeszcze większej samotności, w pełni świadomej, że jestem naprawdę sama. To był bolesny i trudny moment, który zmusił mnie do zmierzenia się z rzeczywistością, którą wolałabym zepchnąć na bok. Był to dzień, który miał dla mnie zakończyć wszystko, co jeszcze mi pozostało. Ciotka Eliza zabrała mnie na bok i opowiedziała o decyzji, którą musiała podjąć. Jej słowa brzmiały tak, jakby wycinały mi kawałek duszy, miałam iść do domu dziecka. Była to chwila, w której moje serce poczuło się jeszcze bardziej opuszczone i bezbronnie. Kiedy stałam przy drzwiach, gotowa do wyjścia, usłyszałam nagle pukanie. Obróciłam się, a ciotka Eliza otworzyła drzwi. Na progu stała kobieta, nieznajoma dla mnie. Ciotka natychmiast ją rozpoznała i wydawała się zaskoczona. Magda? Jej głos brzmiał pełen zdumienia. Kobieta nazywająca się Magdą odpowiedziała cichym uśmiechem i szybko weszła do środka. Elizo, to naprawdę ty? Jej głos drżał lekko. Ciotka Eliza kiwnęła głową, zdumiona tym nieoczekiwanym spotkaniem. To ja, Magda. Znów wróciłam do kraju, odpowiedziała kobieta, a w jej oczach błysnęła nutka nostalgii. Nagle moja ciotka spojrzała na mnie, zdając sobie sprawę, że nie znam tej osoby. Emilko, to Magda. Przyjaciółka twojej mamy z czasów szkolnych, wytłumaczyła mi. Zaskoczona i pełna niepewności, przyjrzałam się bliżej kobiecie. Miała delikatne rysy twarzy i miłe, ciepłe oczy. Pamiętasz mnie? Zapytała, patrząc na mnie z uśmiechem. Nie, przepraszam, ale nie mam żadnych wspomnień z tobą, odpowiedziałam cicho, wciąż wpatrując się w nią. Magda spojrzała na mnie pełnym współczucia spojrzeniem. Och, oczywiście. W takim razie miło mi cię poznać, Emilko. To naprawdę trudny czas dla ciebie, jej ton brzmiał serdecznie. Ciotka Eliza zaprosiła Magdę do środka, a my usiedliśmy przy małym stole w kuchni. Ciotka podała herbatę, a ja patrzyłam, jak Magda bierze pierwszy łyk. Wtedy jednak spojrzała na mnie z zaskoczeniem. Emilko, podobno jesteś doskonałą artystką. Powiedziała Magda, a jej oczy promieniały ciekawością. Kiwnęłam głową nieśmiało. Było mi trudno rozmawiać z obcymi, ale coś w Magdzie sprawiło, że czułam się bardziej komfortowo. Dlaczego przyszłaś? Zapytała ciotka Eliza, spoglądając na Magdę. Magda opowiedziała nam o tym, jak dowiedziała się o śmierci moich rodziców. Była w szoku i zdruzgotana, ponieważ miała bardzo bliski kontakt z moją mamą, Anną, kiedy obie chodziły do szkoły. Niestety, gdy Magda wyjechała za granicę w celach zawodowych, kontakt się urwał. Kiedy tylko dowiedziałam się o śmierci Anny, wiedziałam, że muszę wrócić. Musiałam być tutaj, powiedziała Magda, a jej głos brzmiał szczerze. W ciągu kilku kolejnych godzin opowiadania przenosiliśmy się w przeszłość. Magda opowiadała o swoich przygodach za granicą, a ciotka Eliza i ona dzieliły się wspomnieniami ze szkolnych lat. Było to, jakbyśmy w tym jednym momencie stanęli w ogniu czasu i cofnęli się do tych dawnych dni, kiedy życie było prostsze i lżejsze. Było to niezwykłe spotkanie, które przyniosło mi pewnego rodzaju poczucie spokoju. Magda stała się łącznikiem między przeszłością mojej mamy a teraźniejszością, w której się znajdowałam. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że nie jestem sama. W trakcie naszej rozmowy, kiedy ciotka i Magda wspominały dawne czasy i zagłębiały się w nostalgiczne historie, ciotka Eliza nagle wyznała Magdzie prawdę, która mnie zszokowała. Byłam zbyt zaskoczona, żeby zareagować w jakiś sposób, więc siedziałam i słuchałam, jak te słowa docierają do mnie. Magdo, to naprawdę trudne dla mnie, ale muszę to powiedzieć, ciotka Eliza wyglądała zdenerwowana i w jakiś sposób zawstydzona, nie jestem w stanie zapewnić Emil z opieki i odpowiednich warunków.
Nie mogę sobie poradzić finansowo. Magda, która słuchała uważnie, za nie mówiła. Jej spojrzenie przeniosło się od ciotki Elizy do mnie. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Byłam wstrząśnięta i jednocześnie przerażona tym, co mogło mnie czekać. Elizo, to naprawdę nie jest w porządku. Emilka dopiero co straciła swoich rodziców, a teraz miałaby trafić do domu dziecka. Jej głos brzmiał stanowczo, a oczy iskrzyły gniewem. Ciotka Eliza spuściła wzrok i wyglądała na zawstydzoną. Magda miała rację. To było niesprawiedliwe, że po tym, co przeszłam, miałabym jeszcze doświadczyć takiej straty. Nigdy nie chciałam trafić do domu dziecka. Chciałam mieć swoje miejsce, gdzie mogłabym poczuć się bezpieczna i kochana. Magda podniosła się z krzesła i spojrzała na ciotkę Elizę z wyrazem determinacji. Jeśli nie możesz pomóc Emils, to ja to zrobię. Jej słowa były stanowcze, a oczy skierowane na moją ciotkę były pełne zdeterminowanej woli. Ciotka Eliza podniosła głowę, wyglądając zaskoczona. Co masz na myśli, Magdo? Jej głos był pełen niedowierzania. Zabiorę Emilkę do siebie, Magda odpowiedziała pewnym tonem, patrząc na ciotkę zdecydowanym spojrzeniem. Jej mama, Anna, była moją przyjaciółką z czasów szkolnych. Nie mogę pozwolić, żeby jej córka trafiła do domu dziecka, skoro mogę jej pomóc. Słysząc to, nie mogłam uwierzyć w swoje uszy. To była jakby deszcz deszczu w suchą krainę. Moje serce zaczęło bić szybciej, a oczy napełniły się łzami radości. Byłam tak zaskoczona i wdzięczna Magdzie za tę niespodziewaną propozycję. W końcu ktoś stawał po mojej stronie, ktoś chciał się mną zająć i zapewnić mi godne życie. Ciotka Eliza spojrzała na Magdę z głębokim wzruszeniem. Magdo, to byłby dla ciebie ogromny krok, jej głos był pełen szacunku, nie mogę cię jednak zmusić do tego kropka. Magda uśmiechnęła się delikatnie, schylając głowę, aby spojrzeć mi w oczy. Emilko, wiem, że to duża zmiana dla ciebie. Ale jeśli się zgodzisz, chciałabym cię przygarnąć. Chciałabym dać ci to, czego Anna B. Y. chciała dla ciebie. Jej słowa były pełne ciepła i zrozumienia. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Właśnie wtedy poczułam, że los może czasami pokazać swoje łaskawe oblicze. Moje serce wypełniło się nadzieją i wdzięcznością. Zostanie przy Magdzie oznaczało, że nie muszę iść do domu dziecka, że nie jestem już sama. Oczywiście, to było ryzykowne i niewiadome, ale wiedziałam, że jestem gotowa spróbować. Moje życie nabrało niespodziewanego obrotu, gdy Magda postanowiła wziąć mnie pod swoje skrzydła. Wkrótce po naszym spotkaniu w domu ciotki Elizy, Magda wynajęła mieszkanie w okolicy. Przeprowadziłyśmy się tam razem, a to miejsce miało stać się naszym nowym domem. To był początek nowej przygody, pełnej niepewności, ale też nadziei. Magda poświęcała mnóstwo czasu na załatwianie wszelkich formalności, by mogła zostać moją prawną opiekunką. Widziałam, jak ciężko pracowała, abyśmy mogły pozostać razem. W międzyczasie, kiedy to wszystko załatwiała, spędzałyśmy wiele chwil razem. Magda była jak przyjaciółka i mentorka jednocześnie. Uczyła mnie, jak gotować proste potrawy, pomagała z lekcjami i słuchała, kiedy chciałam opowiedzieć o moich zmartwieniach. Jednak na początku byłem i przerażona. Magda była dla mnie zupełnie obcą osobą, a jednocześnie czułam, że zależy mi na tym, żeby ją poznać lepiej. Moje dni były pełne niepewności i wątpliwości. Czy mogę wierzyć tej nowej osobie w moim życiu? Czy mogę związać się z nią emocjonalnie, gdy już raz straciłam to, co kochałam? Magda zdawała sobie sprawę z moich wewnętrznych konfliktów. Była cierpliwa i delikatna, dając mi przestrzeń, której potrzebowałam. Często siedziałyśmy razem, patrząc w niebo, a ona opowiadała mi historię z przeszłości mojej mamy i siebie. Te opowieści pomagały mi lepiej zrozumieć, skąd się biorę, i pozwalały mi odczuwać więź z tymi, którzy odeszli. Magda starała się zbudować zaufanie między nami. Zawsze wracając ze sklepu, przynosiła mi jakieś małe niespodzianki, zabawki, które odkładała w pokoju. To były proste gesty, ale sprawiały, że czułam się zauważona i doceniona. To pomagało mi otworzyć się na nią i zrozumieć, że jestem teraz w dobrych rękach. W miarę upływu czasu, zaczęłam widzieć w Magdzie prawdziwą przyjaciółkę i opiekunkę.
Jej oddanie i troska były niemalże palpable. Zaczęłam pozwalać sobie na otwarcie się przed nią, mówić o swoich uczuciach i myślach. Wiedziałam, że muszę dać jej szansę, tak samo jak ona dała mi szansę na nowe życie. W miarę jak nasza więź się umacniała, moje serce wypełniało się spokojem. Magda była jak światło w ciemności, która pomogła mi znaleźć drogę przez trudne chwile. Zaczęłam odzyskiwać pewność siebie i wiarę, że mimo straty, wciąż jestem w stanie zbudować nową przyszłość. Czasami, w nocy, siedziałyśmy razem na balkonie i patrzyłyśmy na gwiazdy. Magda zawsze opowiadała mi o konstelacjach i historiach związanych z nimi. Te chwile były jakby momentami zbliżenia z moją mamą, której nie zdążyłam dobrze poznać. A teraz, z Magdą obok, czułam, że w końcu mam opiekę i miłość, na które zasłużyłam. Magda była wytrwała i zdeterminowana, aby mnie przyjąć pod swoje skrzydła. Jej starania w końcu przyniosły oczekiwane rezultaty. Udało się jej uzyskać pełne prawa opieki nad mną. To było jakby kolejne światełko nadziei w naszym życiu, które zapowiadało nowy rozdział pełen miłości i wsparcia. Kiedy dowiedziałam się, że teraz Magda jest moją prawną opiekunką, poczułam, że to ostatecznie jest prawdziwe, nie jestem już sama i mam kogoś, kto będzie o mnie dbać. Nasze wspólne życie stawało się coraz bardziej stabilne i harmonijne. Magda wiedziała, że mam trudności w nauce, więc często pomagała mi w lekcjach. Jeśli trudno było mi zrozumieć jakiś temat, zabierała mnie na korepetycje lub po prostu poświęcała mnóstwo czasu na wyjaśnianie, aż zrozumiałam. Kiedy zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem, zauważyłam, że Magda stara się poznać mnie lepiej. Pytała mnie o moje zainteresowania, marzenia i przyszłe plany. To były pytania, które przywracały wiarę w siebie i w moją zdolność do stworzenia sobie nowego życia. Nie musiałam się już martwić, że zostanę porzucona. Magda była dla mnie więcej niż tylko opiekunką. Stała się dla mnie przyjaciółką i mentorką. Pomagała mi odkrywać moje talenty i zainteresowania. Razem malowałyśmy, eksperymentowałyśmy z gotowaniem i spędzałyśmy czas na spacerach w parku. To były chwile, kiedy mogłam w pełni cieszyć się tym, że ktoś jest obok mnie. Zauważyłam, że z biegiem czasu zaczęłam coraz bardziej ufać Magdzie. Była tą osobą, która stała po mojej stronie, bez względu na wszystko. Kiedy tylko miałam jakiś problem, mogłam do niej przyjść i porozmawiać. Jej mądrość i doświadczenie pomagały mi zrozumieć różne aspekty życia i podejmować lepsze decyzje. Pewnego dnia, w naszym mieszkaniu, podczas wspólnego gotowania, spojrzałam na Magdę i nagle przyszło mi na myśl, że nie powinnam już do niej mówić tylko Magdo. Stała się dla mnie taką ważną osobą, że postanowiłam do niej zawołać mamo. Poczułam, że to jest właściwy krok, ponieważ tak naprawdę właśnie tak mnie traktowała jak swoje dziecko. Mamo? Powiedziałam cicho, patrząc na nią z uśmiechem. Magda zamarła na chwilę, wyglądając zdziwiona, ale wkrótce z jej twarzy zniknęło zaskoczenie, a zastąpiło je pełne emocji spojrzenie. To naprawdę miłe, Emilko, jej głos brzmiał cicho, ale widać było, że była wzruszona. To było momentem, który potwierdził, że nasza więź była głęboka i prawdziwa. Magda była dla mnie jak druga matka, którą nigdy nie miałam szansy poznać. Nasze życie było teraz pełne miłości, zrozumienia i wsparcia. Z każdym dniem przekonywałam się, że choć straciłam jedną rodzinę, znalazłam drugą i to nie była zwykła zastępcza rodzina, lecz rodzina wybrana z serca. Lata mijają pod opieką Magdy przyniosły nie tylko stabilność i miłość, ale także wsparcie w dążeniu do osiągnięcia moich marzeń. Magda stała się moją drugą mamą, tą, której zawsze brakowało mi od momentu, gdy straciłam swoich rodziców. Była obecna na każdym etapie mojego życia, zawsze gotowa do wsparcia i pomocy. Magda nie tylko pomogła mi ukończyć szkołę, ale także pomogła mi na studiach. Jej wsparcie finansowe i emocjonalne sprawiło, że mogłam skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań. Dzięki niej miałam możliwość realizacji swoich marzeń i stawiania czoła wyzwaniom, które życie stawiało przede mną. Teraz jestem już dorosła i wchodzę w nowy etap życia. Wyprowadziłam się od Magiedy, znalazłam swoje własne mieszkanie i zaczynam zdobywać swoją niezależność. Jednak nasza więź nie słabnie. Często dzwonię do Magiedy,
aby podzielić się swoimi sukcesami, troskami i radościami. Wciąż pozostajemy blisko siebie, mimo że teraz prowadzimy oddzielne życia. Nadal odwiedzam Magdę, kiedy tylko mam wolne chwile. Każda wizyta to nie tylko okazja do spotkania się i rozmów, ale także do podziękowania jej za to, jak wiele dla mnie zrobiła. Spędzając czas razem, przypominamy sobie dawne chwile i dzielimy się nowymi doświadczeniami. Cieszymy się razem z każdego sukcesu i wzajemnie się wspieramy w trudniejszych momentach. Wielokrotnie podziękowałam Magdzie za to, że dała mi drugą szansę, drugą rodzinę i drugą matkę. Jej miłość, oddanie i troska sprawiły, że mogłam odbudować swoje życie po wielkiej stracie. Dzięki niej zrozumiałam, że rodzina to nie tylko krew i więzy genetyczne, ale przede wszystkim miłość i opieka, której doświadczamy od tych, którzy są dla nas najważniejsi. Historia mojego życia to opowieść o przezwyciężaniu trudności, odnajdywaniu nowych dróg i tworzeniu więzi, które naprawdę się liczą. To historia o tym, jak zranione serce może ponownie zapanować nad miłością i radością. I choć nie mogłam zatrzymać czasu i ocalić swoich rodziców, to dzięki Magdzie odnalazłam nowe życie, pełne nadziei i perspektyw. Teraz patrzę na przyszłość z optymizmem i wdzięcznością. Jestem gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom, wiedząc, że mam drugą matkę, która będzie zawsze obok mnie, gotowa podać mi pomocną dłoń i dzielić się ze mną każdą chwilą życia.